Ponieważ ciało jest podnoszone przez dźwig z przyspieszeniem, więc na wysokości H posiada ono prędkość V. Posiada zatem na tej wysokości zarówno energię kinetyczną, jak i potencjalną grawitację. Na drodze H nastąpił przyrost energii mechanicznej naszego ciała. Jest on równy wykonanej pracy, ale nie w 100%. Sprawność silnika jest 0,8. Zatem 0,8 wykonanej pracy przez silnik powoduje wzrost energii mechanicznej naszego ciała. I teraz przyjrzyj się. Wychodząc z definicji mocy, stosunek wykonanej pracy do czasu, stąd pracę można przedstawić jako iloczyn P razy T, a zmiana energii mechanicznej no od zera do tej mechanicznej na końcu. Podstawiam. P razy T w to miejsce, a za zmianę energii mechanicznej sumę tych dwóch energii. Do tego jeszcze piszę wzór na przebytą przez nasze ciało drogę jako iloczyn prędkości średniej i czasu T. A to dlatego, że ruch jest jednostajnie zmienny. Prędkość średnia w ruchu jednostajnie zmiennym to średnia arytmetyczna prędkości początkowej, która jest równa 0 i końcowej V, czyli krótko V przez 2 razy T. Te dwa równania nam w zupełności wystarczą. Dlaczego? Bo widzę, że z drugiego mogę wyznaczyć poszukiwaną masę i brakuje mi tylko V. A V mogę wyznaczyć z równania pierwszego. Wstawiając wartość V i pozostałe wartości wielkości fizycznych, znajduję, że za pomocą tego dźwigu można było podnieść taką masę.